Cześć widzowie, kolejny playtest, tym razem będzie to Ghost Recon Future Soldier. Bierzemy sobie na jedną z misji w kampanii. Stworzę sobie nową kampanię. O, przejdziemy sobie na trzecią misję, jest bardzo fajna. Na razie tylko do tej doszedłem. I postaram się wam pokazać jak najwięcej z tego. No dobra, spójrzmy jak się gra prezentuje, jak chodzi na HP-ku. Ustawienia DirectX 10, wszystko jest zmaksowane poza antaliasingiem, ponieważ ta gra jednak ma spore wymagania i przy antaliasingu FPS dropuje się do ledwo 30 klatek, czasami spada poniżej 30, co już jest bardzo niekomfortowe, a przy nagrywaniu może to sprawić spore problemy. I figure she's the better deal. Birdie. Bez nagrywania gra trzyma spokojnie 50 FPS-ów. Just saying, man, she's the better deal. Try it now. W tej chwili jest około 40 do 45 FPS-ów. How long does the team need? Prep? About 30 seconds. Just got the green light, people. Let's get it together. 30. Douse that. Panowie, muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę świetna. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobra, a tryb multiplayer jest jeszcze lepszy. So they actually got those working. Not bad. Hey, well, the tech works great till you try to move too fast in it. What's the op? Warlord. Hiding in a refugee camp. Sounds like he's got the same supply as our friends in South America. Intel's on the MRT. Man you brought in, Paez, coughed up about 100 names. Most of them are small to me. To sobie odpuszczę. Jest już nic ciekawego. I tutaj mamy bardzo fajny motyw wybierania broni i modyfikowania jej. Ale sprzęty do tej pory odblokowałem. Możemy wybrać broń podstawową. To jest cały szereg różnych, które możemy wybrać. Na razie odblokowałem tylko tą. Ona już jest zmodyfikowana, ale pokażę wam jak to działa. Możemy wymienić niemalże dowolny element naszej broni, czyli dowolny, każdy, który ma jakiś tam wpływ na działanie i funkcjonowanie naszego karabinu. Jeśli ładuję magazynki różne, mamy do wyboru różne rodzaje spustów, które dają nam półautomat, serię trzech strzałów, pełen automat i tak dalej. A w tym wypadku zmienię na pełen automat, ponieważ przechodziłem tą misję już i przyda się pod koniec. System odprowadzenia gazu, szyna boczna z laserem. Bardzo fajne są też maskowania, pokażę wam te maskowania, naprawdę wyglądają dosyć nieźle. Czyli powiem, że wiadomo, jest to ukłon w stronę Call of Duty, ale broń naprawdę ładnie wygląda z tym maskowaniem. I co jest fajne, możemy od razu przetestować nasz wybór, jak broń się sprawuje na strzelnicy, która jest takim polem treningowym dla nas jakby. Mamy oczywiście taką opcję strzelania z trzeciej osoby, zupełnie bez celowania, z przybliżeniem lekkim i z optyki broni. Nie wiem niestety jak wykorzystać ten drugi celownik, który nie wiem, tutaj widać na górze naszego celownika kolimatorowego. Ale podejrzewam, że jeszcze na to kiedyś wpadnę. Dwójką możemy zmienić na drugą, bo w tym wypadku mam MP7. Mam MP7 na taką odległość, że się nie sprawdzi. MP7 też się sprawdza doskonale. Albo opuszczę strzelnicę, zmodyfikuję sobie MP7. Nie strzelałem jeszcze z tej broni, przetestuję ją w akcji. A, broń dodatkowa. Z
ostatnio wybrałem tej shotguna, shotgun był kompletnie bezużyteczny. O, no ma to MP7. To ciekawe. Znam to jedynie tłumik, który zawsze jest dobry. Mam T90, Wektora, Skorpion, jakaś zmodyfikowana wersja. A takie typowe pierdziawki z każdej możliwej strzelanki w zasadzie. Wtyka. Trzeba używać strzałek Intera do modyfikowania tego. W tym wypadku zostanę przy celowniku standardowym. Lekki blink. Na MP7 praktycznie nie mam odblokowanego niczego. A, mówiłem o multiplayerze. Całą grę można przyjść w trybie kooperacji, jak również solo. Więc polecam zdecydowanie co-op. Makos jeszcze gry nie zakupił, więc tymczasowo jeszcze nie mam z kim zagrać. Ale jak tylko... i on będzie miał grę, wtedy pokażę wam co-opa. Czy kolbę można zmienić na jakąś bardziej wyrafinowaną? Nie, jest tylko to co jest. No dobra. No dobra, wybierz. Złóż, mam sobie naszą broń obejrzeć. Okej. Tutaj mam czujniki, takie kulki ala Bad Company 2, jeżeli ktoś z was grał, rzucamy i one pokazują, gdzie są przeciwnicy. Standardowo granat odłamkowy, na którego nie mogę na nic zmienić. No dobra. Gra oferuje również rozmycie ruchu, które w ogóle nie wiem po co jest w tej grze, kompletnie nic nie widać po łączeniu. Miałeś jakaś możliwość skalowania tego rozmycia ruchu, bo w niektórych grach fajnie się to sprawdza, ale tutaj po prostu kompletnie nic nie widać w momencie jak się poruszamy. Chwytna strzała. Postaram się skończyć całą tą misję, ponieważ jest bardzo ciekawa. Ale zobaczymy. Jedna efekty graficzne, nie wiem co to jest, jakieś takie pierdolki, ale zapodobnie w najbliższym czasie będzie jakiś patch, który to naprawi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okazuje się, że nagrywanie daje ostre baty. I gra w tej chwili chodzi o 28 klatkach. Nagrywania spokojnie jest około 40, czyli kolejna gra, która nie za bardzo lubi się z rapsem. Say the word, Captain. Quietly. Just this ain't blind. It's right behind you. Hunter, this is Overlord. What's your status? Overlord, Hunter's in position. Ready to move on your go. Copy that. Primary objective is to locate and secure Makaba's latest weapon shipment. The Makaba. Secondary, his suppliers are our main interest. Copy. Hunter out. Losing position. This is fine out, fuck the mapa. Contact looks like one rifleman. Where is he? Right there, by the well. Może sama kampania od strony fabularnej nie ma jakiejś super historii, ale
jako rozgrywka jest bardzo, bardzo przyjemna. Fajnie się w nią gra. Lewisiem, co możemy zmienić pozycję, z której patrzymy za ramienia, jeżeli mamy taką możliwość oczywiście. Jak grać się za zasłoną, nie jest to możliwe. Marking third. Anyone you are? On your shot. That's four. Three. Ready. Smoked them. I'm reloading. We need to get eyes on that camp. See what we're dealing with. On me. Powinienem tego pierwszego zabić, a dopiero resztę odstrzelić wtedy. No cóż. Ale to tylko pokaz, nie będę się za bardzo wysilał. Trochę przypomina mi to Far Cry 2, nie wiem czy pamiętacie, też takie same granaty były. Ciekawe, że we wszystkich grach zawsze... Upsa. No szybko się podniosłem. Kontrolem podnosimy się do kucków, altem całkowicie do pionu. Właśnie pomyliłem trochę. Czy te cienie nie są takie złe? Może są ustawione na full? Wiedziałem, że tesalacja by pomogła, ale tesalacja zarżnie w końcu dokumentnie. Te lekkie przecinki nie są zbudowane akurat pracą komputera czy gry, a wydajnością niestety nagrywam na ten sam dysk, z którego w tej chwili gram, bo skończyło mi się miejsce na zewnętrznym. No i tak to wygląda. Got eyes on another one. Ahead of us. Marking target three. There's another one. 3 o'clock. Ready to fire. Just coming cool. Open fire! Nasze podwładni wykonują zadanie. A nie musimy się w ogóle wysilać. To fajna mechanika, bardzo fajnie się sprawdza na multi. Ktoś jest dowódcą i oznacza cele, a my musimy je likwidować po kolejno. Wtedy rzeczywiście liczy się zgranie, szczególnie na wyższych poziomach trudności. I count three riflemen. Check 3 o'clock. Second target. Sam muszę znaleźć tego trzeciego. Ready, on your shot. Say when. On your shot. You're gonna get spotted. No, nie dobrze, idzie tu do mnie. Fire! Fire! Reposition. Hit him! Going hot! 3 o'clock! I've got him pinned! Target down! Na szczęście jest bardzo dobre i radzi sobie idealnie. Możemy sobie trochę pozwolić na błędy. Powinien rzeczywiście użyć tej kulki pokazującej przeciwników, byłoby dużo łatwiej. A właśnie, no i możemy sobie zmienić pozycję naszego gościa. Strasznie jest to wygodne, niektóre gra wkurza mnie ten widok z lewej, znaczy z prawej strony, bo sylwetka jest z lewej, nie wiem co jest tak. That's one big camp. No way we find Makaba and all that without help. We wait for a view from upstairs, we might lose him. 30, we go into that mess blind, we lose him for sure. Overlord Hunter, we need a sat scan of that refugee camp. Overlord copies. Stand by, we'll push it to you.
It's a powder keg down there, gentlemen. Humanitarian crisis doesn't even begin to cover it. Macabre's thugs control everything. Food, water, medical supplies. And what they can't control through possession, they control by fear. There we go, that's our man. Once you're inside, track him down, and he should lead you to the shipment. Macabre controls everything, one way or another. Everything begins and ends with Macabre. He's your top priority in there. Roger, Overlord. What's the ETA on our ride? Your contact's already on site. He'll have to keep a low profile. Just try not to draw any attention to him. He's putting a lot on the line to get us in. Copy that. Hunter's moving to rally. Hey, spoko. Sir? Yeah, I see him. Sure. Sylwetka na pewno się wyglądają. Różne takie drobne detale na faktura, błota, kurzy, tak dalej, wszystko jest idealnie widoczne. Two targets marked. Holding for your shot. Ready to fire. Target 4. On your word. On your shot. Hostile neutralized. That's it. He's clear. Load it up. Let's go. I kawałki samouczka są trochę wkurzające tutaj. Come on. We must go. Quickly. Się dobrze rozejrzeć, zaplanować akcję. Eyes on two more. Miłe over in that building. You tell what they're up to. Czasy, ale... Shooting the breeze. That's four. On your shot. Holding for your shot. On you. Muszę przemieścić. Strzał. Przypomina to trochę Hitmana. Cywile są na zielono, więc mogę sobie celownik sprawdzić. Kogo mamy zabić, kogo nie. Doing what? Standing around talking, looks like. Two marked. Target 3. On you. On your shot. Got another one here. Nie ma więcej przeciwników. Left. By that tree. Dobrze idzie.
Jak one są powoli niespieszne w celu. Tubylcy nawet nie wiedzą, co się stało. Got a grunt here. On the right. Przemknę się koło tej kobiety. Nie, oczywiście. Szkoda. Hold fire. Sypnęło, że mi przeszkodzą. That's two pepper. 30. Line up on the marked targets. We're set. Kozak, on your go. Z takim tu mam wolę nie ryzykować. Jeszcze raz mi się pomyliło i walnąłem granatą. Też trzeba uważać. Za szybko nie zabić, bo on się tam w tym momencie jest dopiero wrócić. Keeping guard looks like. Kill confirmed. On the move. Everyone off the road, get to cover.
Step it up. We're losing him. Smoked him. Copy that. Hey, man. Gdzie jesteśmy na miejscu? Gdzie jesteśmy na miejscu? Proszę, gościutko. Nie wiem. Nie jeszcze koło emocji pojawia się, gdy zamiast AI mamy znajomych, którzy niekoniecznie muszą trafić. Wtedy się robi ciekawiej. How much longer? No, it doesn't matter. The money has been transferred. I can untransfer it if I don't get what I want. Yes, yes, of course. I already told you that. Don't be stupid. My men are already waiting to unload the ship. Just land the plane and we'll take care of the rest. Kiepsko mu dobrali akcent. Overlord, sounds like the weapons are still inbound. Nawet nie brzmi jak Afroamerykanie. There's an airstrip nearby. We'll see if we can get some coverage. What's the call from Macabre? And maybe I should find another take care of him now so we don't have to come back later. Roger that, Overlord. Jest samolot. I'm moving. Two marked. Ready to fire. Holding for your shot. Holding for your shot. Target down. Reloading. Trochę mi to nie wyszło, ale wydawało mi się to idealnie. I spotted two more. 3 o'clock. Coś mi się podoba klimat tej gry. Jest, to jest takie powolne Call of Duty, chociaż są momenty, gdzie trzeba trochę postrzelać na hama. Ale jeżeli chcemy te misje robić na max punktów i sneaky. Trzeba się trochę wysilić. Achievementy są jak gałek, że tam wyskoczyła przed chwilą informacja o jakichś tam osiągnięciach. Take a knee, gentlemen. Check your gear. I'm looking at satellite coverage of the airstrip. It looks like Macabre's shipments arrived and they're already offloading supplies. Sir, if we can get to the plane, we can pull its flight plan. See where it's been, and maybe where it's headed. Good call, Kovac. Overlord Hunter's changing targets. We're gonna try to recover the data recorder off the plane itself. Understood, Hunter. I copy. You'll have to get moving. That storm's closing in. My bet is the crew's gonna try to get airborne before it hits. Copy that. And no disrespect, Captain, but this doesn't seem like the kind of thing we want to hurry. Come on, Pep, live a little. I'd like to live a lot, Dirty. That's why I don't want to rush it. I don't like it any more than you do, Pepper. But we're not setting our own timetable. Understood. Here we go. Aggressive, gentlemen. Not reckless. Let's go, Ghost. Prawdę mówiąc, nie wiem, jaki jest jeszcze zalążek kampanii. Ale gra zaczyna się od zasadzki na poprzednią drużynę Ghostów, które ginie. A my mamy ich pomścić. Got visual on the airstrip. No i gonimy pierwszy cel. Well, let's go make sure she doesn't. Secure the airfield. Od razu przyznam się, że będzie kilka cięć. W razie jakby mi jakoś misja nie poszło.
to możecie się też spodziewać kilku. Znaczy mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem, ale... To perfekcjonista. W momencie, jak zostaje wykryty, biorę od save'a. I got two more here. What are they doing? Cucking that hand. Początek to tych dwóch panów. Second target. Marking the third. Ready, on your shot. Ready when you are. Target down. Roger. Kolejne dwa cele. On your shot. Mark two. On you. Open fire. Jeden cel. Dropped him. Moving position. Na razie idzie dobrze. W tym hangarze jest jeszcze jeden, ale nie chcę się z tym walczyć. Nie jest to istotne. On patrol. Keep pushing. That plane's not gonna wait around for long. Target eliminated. Trudno. They're moving! Plane's starting to roll! Suppressing! Cap 1 control! Bring it down! Smoke and fire on the engine! 9 o'clock, watch 9! Na moment muszę zniszczyć silnik w samolocie. Target down! That's it! We've got this! She's got trouble. She's going down. 6 o'clock. Rifleman. Yeah, what you do? She's gonna splash behind the camp. Then we better get there first. Hostile down. I'm moving. 9 o'clock. Nobody shut it up. 6 o'clock. Beta wersja automatyczna tej broni nie była najlepszym pomysłem, strasznie kopię. Smoke to. Czas wracać. Teraz trzeba będzie dobra, jak się doczłapać. How much time we got before that storm hits? Not enough. Cóż, podejście numer jeden zakończyło się porażką, więc... How much time we got before that storm hits? Not enough. Camo activated. Some here they come! Contact, get ahead! Light truck inbound! Reloading! Target down! Stay tight! We don't want to get separated out here! Here it comes! Thank you.
ale zgłosiłem. Dobra, to musimy się tego poprawać. Jak oni nas tutaj widzą? Enemy isn't here in force yet. It's gonna be a lot harder to secure the site once they are. Take them! I got some hostiles dead ahead. Numbers. I see three. All with assault rifles. That's three. Say when. Fire! Eyes on two more. Right there by the plane. Engage! Engage it! Overlord Hunter, we've reached the crash site. Overlord copies. QRF is inbound to set up a perimeter, but you've got hostiles closing fast. You'll have to hold the position. Understood. Too bad we didn't order the immediate reaction force. They're coming. Stay low and watch each other. Hostile reinforcements incoming! Hostile down! Target it down! I'm reloading! Hostile truck! They're going for them! Na 100. O, mogło być lepiej.
Dobra, to jeszcze szybko rzucimy okiem na ustawienia, bo zapomniałem wam je pokazać, co tam w ogóle jest do ustawienia. Chyba będę musiał poczekać na loading. No i wracamy do menu. Są opcje. Są moje ustawienia. Bez antyaliasingu i synchronizacji, jak wspominałem na początku. Rozmycie ruchu też, bo nic nie widzę wtedy. Trzeba skupować 3D, no wiadomo. DirectX 1 i tesalacja niestety mordują tą grę, więc... A reszta jest na max. No i to by było chyba na tyle. No mam nadzieję, że Ghost Recon wam się podobał. Mi się bardzo podoba. Uważam, że to jedna z ciekawszych gier w tej chwili. Tak więc, na razie, hej!